Cześć, jestem Tomek Smokowski. Dzisiaj opowiem Wam o swojej drużynie marzeń FIFA Ultimate Team. To jest tak naprawdę pochodna mojego zespołu z serca, tak jak ja postrzegam piłkę nożną i po prostu wypadkowej tego, co w fucie układa się najlepiej. Spójrzcie na ten zespół. Pomimo czasem czerwonych linii pomiędzy poszczególnymi zawodnikami, które mogłyby wskazywać na to, że zgranie między zawodnikami nie jest najlepsze, to zgranie całego zespołu jest na poziomie 100, czyli najwyższym możliwym. Wszystkich zawodników poustawiałem na pozycjach na nich odpowiednich, co również sprawia, że oni czują się na boisku po prostu dobrze, lepiej ze sobą współpracują. No to tak po kolei. W bramce postawiłem akurat na człowieka, który nie jest bramkarzem moich marzeń, ale po pierwsze ma bardzo duże umiejętności jak na fut, jak na bramkarza, jest stosunkowo przy tym tani. To jest Diego Alves, bramkarz Walencji, reprezentant swojego kraju, Brazylijczyk. Musicie wiedzieć, że to jest piłkarz, którym w tym realnym, prawdziwym życiu już interesuje się Barcelona, także naprawdę być może przyszłość futbolu. Teraz lewa obrona. W obronie, zobaczcie, postawiłem na trzech Brazylijczyków, a z drugiej strony mam po dwóch graczy z jednego klubu. I tak, na lewej obronie zagra u mnie Brazylijczyk Maxwell. Przy okazji najlepszy kolega, najlepszy przyjaciel Zlatana Ibrahimowicza, o którym jeszcze będzie mowa. Obok niego na środku obrony gra zawodnik, który w moim mniemaniu jest najlepszym środkowym obrońcą świata. Człowiek z wspaniałą techniką, przeglądem pola, z najczystszym odbiorem na świecie, Thiago Silva. Obok niego na środku obrony gra jego rodak i inny znakomity technicznie obrońca, czyli Dante z Bayernu Monachium. No i na prawej obronie człowiek do specjalnych poruczeń, który na boisku może grać wszędzie, co pokazuje ostatnio Pep Guardiola, ustawiając go jako defensywnego pomocnika, czyli Filip Lahm, ale w mojej drużynie w fucie Filip Lahm gra na pozycji prawego obrońcy i wierzcie mi, tutaj spokojuje się naprawdę znakomicie. Teraz środek pola. Gram ustawieniem 1-4-3-3. W środku ustawiam dwóch zawodników z Wolfsburga, dwóch Brazylijczyków, czyli Gustavo i Diego. Diego doskonały technik, a Gustavo to piłkarz nie za drogi, a przy okazji, który robi fantastyczną pracę w środku pola i do odbioru, i do rozegrania. Po lewej stronie ustawiam Blaise Matuidiego, czyli kolejnego zawodnika z Paris Saint-Germain. Wiecie, że to o nim Claude Makélélé, czyli też piłkarz grający jako defensywny pomocnik, powiedział, że Blaise Matuidi zna na boisku wszystkie najkrótsze ścieżki, to znaczy on wie dokładnie, jak ma się ustawić, żeby odebrać wszystkie piłki. Zawodnik w moim mniemaniu niezbędny do tego, by drużyna grała naprawdę dobrze, by była odpowiedzialna za piłkę. No i wreszcie ofensywni zawodnicy. I tutaj na lewej stronie chcę zwrócić Waszą uwagę na tego gracza. Ja dużo oglądam Ligi Francuskiej, więc on mi się bardzo podoba. Romain Alessandrini, lewoskrzydłowy Rennes. Akurat piłkarz, który w realnym życiu często ostatnio miewa kontuzje, ale gra w Lidze Francuskiej krótko. W fucie jest tani. Doskonały technik, bardzo skuteczny piłkarz, w tym prawdziwym świecie zdobywa bramki, no same gole nie z tej ziemi. Ładniejsze gole strzela tylko ten, o którym powiem dzisiaj na samym końcu. Na prawym skrzydle kolejny Brazylijczyk, Lucas. Zwracam Waszą uwagę na to, że na tak wielu Brazylijczyków stawiam, bo to po prostu sprawia, że drużyna jest zgrana, dobrze ze sobą współpracuje. Lucas to jest taki mały Garincha. W Brazylii już myślą, że to jest piłkarz, który swoimi driblingami sprawi, że Brazylia zostanie mistrzem świata za kilka miesięcy na własnych boiskach. No i wreszcie w ataku piłkarz, bez którego prawdziwa jedenastka marzeń nie może się obyć, Zlatan Ibrahimowicz. I co ja w zasadzie będę więcej mówił? Zlatan Ibrahimowicz to jest człowiek, bez którego oglądanie mistrzostw świata, tych prawdziwych mistrzostw świata w piłce nożnej w ogóle nie ma żadnego sensu, co zresztą sam Szwed opowiada. Zlatan i wszystko jasne. Jeżeli spodobała Wam się nasza gra, dołączcie do nas na Facebooku FIFA Ultimate Team Polska. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Bądźcie z nami.